Świat Fundacji SCP jest bogaty w naprawdę różnorakie stworki, potworki, straszaki i wszystko co pomiędzy, i nie tylko. Ale jest jeden szczegół, o którym społeczność, zwłaszcza ta mniej zafiksowana część, zapomina. Bo chociaż anomalie są bez wątpienia kluczowe, w końcu od nich się zaczęło i wokół nich się wszystko obraca, nie są wszystkim, co SCP Wiki ma do zaoferowania. Co prawda, coraz więcej światła rzuca się na różnych groups of interest, ale to nadal nie jest to, o czym mówię. Widzicie, okazuje się, że jeden z najbardziej niedocenionych fragmentów tej, w cudzysłowie, fabuły znajduje się tuż pod naszymi nosami, a mianowicie sam personel fundacji. I tym razem nie MFO i ich niebezpieczne misje, czy klasa D skrywająca mroczny sekret, a naukowcy. Personel badawczy, który z pozoru robi jedynie za narratorów w dokumentach obiektów, a w praktyce są w pełni rozwiniętymi postaciami, czasami równie ciekawymi co same anomalie. W końcu na pewno słyszeliście kiedyś nazwiska jak dr Clef, dr Bright czy dr Gears, ale w praktyce pomyślcie, ile tak naprawdę o nich wiecie? Może poza Brightem, no ale wiadomo o co chodzi. A zatem jak zawsze, kiedy o czymś w tym fandomie się nie mówi, mówię o tym ja. I w dzisiejszym filmie przedstawię wam różnych ciekawych naukowców Fundacji SCP oraz wspomnę słówko lub dwa o ich autorach. Więc bez przedłużania jeszcze bardziej, zaczynajmy. Więc on jest najbardziej znany i pewnie i tak wiele już o nim wiecie. Ale bez niego lista nie byłaby kompletna, więc tutaj opowiem pokrótce. Dr. Bright to nieśmiertelny doktor ze starszego personelu fundacji, który swoją nieśmiertelność zyskał za pomocą SCP-963. Amuletu, który za każdym razem, gdy on umrze, przerzuca jego świadomość na inne ciało. Ma on listę prawie 300 zasad napisanych specjalnie przez jego wygłupy. A co ciekawe, została do niej ostatnio dopisana zasada i brzmi ona następująco. Punkt 287. Nie ma planów, żeby zamknąć jakikolwiek ośrodek, aby zapobiec rozpowszechnianiu się infekcji COVID-19. Podpunkt pierwszy. Pomimo tego, jeśli niektórzy pracownicy nie będą myć swoich cholernych rąk po korzystaniu z toalety, dr Bright ma pełne zezwolenie na bycie sobą na tych osobach. Patrzę na ciebie, Magnus. I choć podobno Duckman zapowiada się, że lista ta nie jest w żaden sposób kanoniczna, jednak wolałem o tym wspomnieć. Bright jest znany w większości ze swoich głupich odpałów i skrajnie niebezpiecznych działań. Jednak jest też postacią tragiczną, ponieważ jego rodzeństwo jest obiektami SCP, a ta siostra, która nie jest akurat zamknięta w celi, jest częścią konkurencyjnej dla fundacji Ręki Węża. A to dopiero początek nieszczęść, które spada na rodzinę Brightów. Poza tym sam Jack jest niewolnikiem fundacji, który chce umrzeć, ale no, nie może. Jeżeli chodzi o Duckmana jako osobę, posiada on konto na Wikidot od 2008 roku i od tego czasu pisze różnorakie opowiadania. Czy może powinienem powiedzieć pisał, gdyż w 2020 roku odszedł z pisania na stronie fundacji, ale to też było powiedziane. Dobra, przechodzimy dalej. Nazywany inaczej Zębatką, pracuje przy ocenie, odzyskiwaniu jako starszy personel badawczy, a jego obecna lokalizacja i poziom dostępu są nieznane. Został on zatrudniony we wczesnych dniach fundacji, już wtedy pomagał w wielu misjach odzyskawczych i zabezpieczeniach. Strona z aktami doktora Gearsa mówi, że jest on zwykłym człowiekiem, co nie jest aż tak częste, jak mogłoby się wydawać, jeżeli chodzi o personel fundacji. Jednak jest w nim parę niewyjaśnionych szczegółów, jak fakt, że nie okazuje on typowych dla człowieka uczuć oraz brakuje mu czegoś zwanego fight or flight reaction. Dla niewtajemniczonych jest to odruch, który posiada każdy z nas, a zadomowiony jest głęboko we zwierzęcych instynktach. Chodzi w nim o to, że gdy coś bardzo nas przestraszy, mózg decyduje się na jedną z dwóch opcji – walka albo ucieczka. Brak tego odruchu u Zębatki zaowocował tym, że po jednym z nieudanych testów na nieznanym obiekcie spokojnie poprosił, aby testy się zakończyły i powolnym krokiem skierował się do oddziału medycznego. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wynikiem incydentu był u niego krwotok wewnętrzny i częściowa ślepota, które on zdawał się po prostu ignorować. Ten oraz podobne przypadki sprawiły, że inni członkowie personelu zaczęli kwestionować jego człowieczeństwo, ale na te pytania O5 po prostu rozkłada ręce i mówi, żeby z tym kierować się do niego samego. Jako osoba, Gears wcale nie różni się tak bardzo od wersji z kanonu, ponieważ pisze od naprawdę wczesnych dni. Konto posiada od 2008 i do tej pory dorzuca coś od siebie do fundacji, gdzie w momencie pisania tego scenariusza ostatnia jego działalność na stronie została odnotowana 48 dni temu. W czasie swojej aktywności na stronie napisał naprawdę wiele. Pozwolę sobie wymienić parę tych najbardziej znanych obiektów jego autorstwa. SCP-053, SCP-409, SCP-015, SCP-682, SCP-914, SCP-217, SCP-280, SCP-352 i SCP-106. A to tylko te najbardziej znane. Na ekranie pokażę wam w tej chwili pełną listę jego prac. I nie mogę zostawić jego opisu, nie wspominając o fakcie, że swego czasu Gears miał raka.
Jednak na szczęście było to we wczesne stadium, które operacja, za którą zapłacono ze zbiórki, na którą chyba większość fundacji się zrzuciło, zdołała osunąć. I w ten oto sposób fikcyjna organizacja uratowała prawdziwego człowieka. Dr. Clef jest manipulatorem rzeczywistości, czyli posiada cząstkę anomalii w sobie, jest w stanie kształtować wszystko wokół siebie wedle własnego uznania. Do jego zdolności należą, jak wypisane w jego aktach z GOC, standardowe wyposażenie optyczne, standardowe zabiegi przedłużania życia, odporność na standardowe metody fotograficzne, co w jego przypadku powoduje, że zdjęcia, które mu się robi, mają cokolwiek innego na miejscu jego twarzy, cechy polimorficzne, czyli z tego, co zrozumiałem po krótkiej definicji z Google'a, jest on w stanie zmieniać swoje DNA, oraz poziom pierwszy, jednak nie jesteśmy pewni czego, ponieważ dokument został zniszczony. Przed dołączeniem do fundacji pracował w globalnej koalicji okultystycznej pod pseudonimem Agent Ukulele. Nikt nie wiedział, kim on tak naprawdę był, ponieważ nie było żadnych zapisków o jego przeszłości, a zapytany o nią zawsze wymyślał coś innego. Wiadomym jednak było to, że był on świetny w swoim fachu. Po rekrutacji w 1981 zdobył certyfikat na użytkowanie broni lekkiej oraz ciężkiej, ekspertyzę materiałów wybuchowych i wiele innych uprawnień. A po 99 potwierdzonym zabójstwie w 2000 roku poprosił o zwolnienie ze służby, które otrzymał. I niedługo potem dołączył do SCP, przedstawiając się jako Alto Clef. W szeregach fundacji zajął się tym, co umiał najlepiej – mordowaniem. Konkretnie dostał misję znajdowania i zabijania innych manipulatorów ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stanowili. I musiał być w tym wszystkim niezły, skoro dorobił się czwartego poziomu dostępu. Clef jednak nie był przykładowym naukowcem. Swoimi wyczynami sprawił, że współpracownicy zaczęli się zastanawiać, czy on nie jest diabłem we własnej osobie. Jego wybryki bywały lekkie, jak zmienianie asystentów jak skarpety, czego w sumie on często nie robił, ale wiadomo, o co chodzi. A gdy już kogoś wybrał, to była to asystentka wybrana ze względu na rozmiar biustu. Pychał po prostu dupkiem i piskował nawet o 5. A do jego bardziej ekstremalnych wyczynów należy przelecenie któregoś z obiektów, przez co został ojcem SCP-166, czy spowodowanie, że każda kobieta w jakimś promieniu od niego instynktownie reaguje przerażeniem i zasłania w lęku i obronie. Nie ja to wymyśliłem, okej? Okay? A, i poza tym na jego cześć powstał nawet musical o wdzięcznej nazwie Clef Eats Ass. Pozwolę sobie tutaj puścić jego fragment. Clef eats ass, which is something that I knew. He's considerably rude, he's a pretty gruff dude, and he might be the devil, it's true. But Clef eats ass, and I mean that. Done this before, I don't know what's in store, and I don't know why he'd do this with me. But what the hell, might as well have a little fun before I die. Obecnie Clef jest jednym z najbardziej tajemniczych i zaraz obok Brighta najbardziej niezniszczalnych doktorów w szeregach SCP. A jeżeli mówimy o nim jako o sobie w realu, również, jak większość starszego personelu, posiada konto od 2008 i chociaż rzadziej niż Gears, nadal dodaje coś od siebie na wiki. Z jego ostatnią atrybucją datowaną na 145 dni temu, w momencie pisania tego skryptu. Pomimo jednak wielu dzieł, muszę powiedzieć, że ze wszystkich obiektów napisanych przez Clefa, za ogólnie znany uznałbym tylko jeden, a mianowicie jego propozycję na SCP-001. Chociaż więcej napisał on opowiadań, jednak znowu, tam jedynie o uszy obił mi się Agent Ukulele oraz Incident Zero. Głowa badawcza Ośrodka 17, fotograf fundacji oraz jeden z administratorów. Nie pomylić z Radomo 5, administratorzy są trochę niżej. Został zatrudniony lata temu z małą szansą awansu. Jednak po zauważeniu jego, tutaj cytat, finezji z kamerą, która się charakteryzuje tym, że jest on w stanie fotografować normalnie niewidoczne obiekty jak SCP-408, które według agentów mu towarzyszących były niewidoczne, stał się wartościowym fotografem polowym. A po odkryciu i kontaminacji tego właśnie obiektu został przewodnikiem badań nad nim i otrzymał poziom dostępu trzeci. Kontraki niezbyt lubi towarzystwo fundacji, gdyż twierdzi on, że pomimo 5 lat stażu w Ośrodku 17 nie zna on imienia żadnego współpracownika. Jednak całkiem lubi konwersować z SCP-105 przez swoją pasję do fotografii oraz z SCP-408, które są kolejno kobietą, która w zdjęciach widzi, co się obecnie dzieje w danym miejscu, oraz inteligentną, myślącą grupą motyli, z którymi najwyraźniej da się rozmawiać. Przez swoje umiejętności fotograficzne, on i jego aparat były podejrzewane o zdolności anomalne. Jednak po tym, jak nie był w stanie sfotografować całkowicie niewidocznego SCP-126, tutaj warto wspomnieć, że wcześniej wspomniane motylki się tylko kamuflowały, odesłano go z powrotem do pracy. Stwierdził on potem, że potrzebuje zwyczajnie lepszego aparatu, ale najpewniej był to żart powiedziany po tym, jak się dowiedział o właściwościach 126.
Kondraki jednak znowu nie jest takim aniołkiem, ponieważ jest on kolejnym członkiem starszego personelu, czyli był tam w okresie LOL Fundacji. A co z kolei znaczy, że ma parę chorych akcji na swoim koncie. Znowu zaczynając delikatnie, zmienił swój oficjalny tytuł w dokumentach jako Król Motyli, czy może przepraszam, Król Mutyli, do bardziej hardkorowych akcji jak zrobienie pieprzonego rodeo z najbardziej niebezpiecznym jaszczurem Fundacji, SCP-682. Paru z was pewnie myślało, że to był Bright, co? Pomimo tego incydentu, Kondraki nie otrzymał konsekwencji za sprawą swojego stażu jako administrator czwartego poziomu dostępu, który z nim dostał, i praktycznie emocjonalnego połączenia z SCP-408. Rada O5 stwierdziła, że jest zbyt wartościowy i niebezpieczny na terminację albo zwolnienie, jednak trzeba się zająć jego psychozą, zanim będzie trzeba go zastrzelić. Patrząc jednak z perspektywy w realu, Kondraki znowu posiada konto 2008, jednak jest pierwszą osobą na tej liście, której poziom karmy na Wikidocie nie wynosi guru, a jedynie high. Karma jest to sposób na określenie aktywności użytkownika, by the way. Napisał wiele, napisał on jakościowo, pełna lista dostępna teraz na ekranie. Jednak niestety nie dodał nic od siebie na stronę od roku 2013. Tutaj będę szczery, po jego nazwisku spodziewałem się, że jego postać będzie nawiązywać do Wrony w charakterze słabego żartu, ale on nie jest Wroną. Crow jest psem. Ale od początku, Fundacja się nim zainteresowała po jego zostaniu absolwentem uniwersytetu i zdobycia wykształcenia w biochemii, zaawansowanej robotyce i psychologii. Wtedy jeszcze nie był psem. Dalej w aktach wyraźnie widać, w jakim czasie było to pisane, ponieważ dalej możemy wyczytać, że zamienił się w psa. To nie był wypadek, to było umyślne działanie. Od tamtego czasu zrobił parę rzeczy, które sprawiły, że powinien zostać poddany terminacji. 4 razy. Ale zawsze udało mu się z tego wygadać. Wydaje mi się, że wiem w jaki sposób. Jednak zabawa tego psiaka się jeszcze nie kończy, ponieważ mamy też link do jego listy rzeczy do zrobienia i jest ciekawa, lekko mówiąc. Zaczynając od rzeczy do napisania, tutaj całkiem normalnie, dalej mamy generalną listę rzeczy do zrobienia, z takimi drobiazgami jak dowiedzieć się, jak zaje fajny jest Dante, załatwić sobie asystenta, czy załatwić Kondrakiemu kawę. Dalej mamy hit listę. Są na niej 3 osoby. Pierwsza, dr Dantensen. Zabić łyżką. Czemu? Bo lubię łyżki. Są okrągłe. Księżyc. Druga, dr Bright. Za pomocą mechanicznego dildo penetrującego tytanium. Spodoba mu się. Trzecia, dr Kondraki. Topiąc go w kadzi pełnej gorącej kawy zrobionej z kocich odchodów. Poniższe notatki wskazują, że Dantensen jest dalej na liście. Z Kondrakim się pogodzili, a Bright podziękował za wydostanie go z ciała małpy. Obecnie Crow robi w biobadawczej strefie 12 i siedzi w swoich eksperymentach z 4 poziomem dostępu. Pan Crow założył konto w 2008 roku, zdobywając poziom karmy Verihig i podarowując stronie takie cudeńka jak między innymi SCP-035, SCP-063, SCP-073 i SCP-076 i wiele więcej. Niestety jednak tragicznie jest to kolejny pisarz, który zakończył działalność w 2013 i tyle go widziano. Urodzona dokładnie 6 stycznia 1979 roku we Francji. Posiada duże wykształcenie zoologiczne i pracowała w pewnym zoo. Jednak po tym, kiedy jeden z ich zwierzaków został zaklasyfikowany jako obiekt SCP, Fundacja wzięła ją do siebie. Obecnie Treps pracuje jako personel badawczy poziomu 2 oraz... nie wiem jak to przetłumaczyć, a Google nie daje żadnych sensownie brzmiących wyników. Więc zostawię to tak jak jest. Animal Enrichment Specialist. Widać też, że swoją pracę bierze ona naprawdę na poważnie, ponieważ często zarywa noce, zależy jej bardzo, aby przetrzymywane w celach obiekty miały odtworzone warunki naturalne, jednocześnie balansując na powierzonym jej budżecie, mało się odzywa i ciągle siedzi przy biurku pracując, a kiedy tego nie robi, to śpi z twarzą w dokumentach albo robi nocne wycieczki do stołówki. Pomimo konta datującego z powrotem na 2008, obecnie na Wiki mamy jedynie 5 obiektów jej autorstwa. SCP-023, SCP-135, SCP-811, SCP-1282 i SCP-359. Poza tym 5 opowiadań i esej o tym, jak napisać SCP-humanoida. Natomiast ostatnia aktywność została odnotowana w lato 2020. Ostatni na naszej liście znajduje się jeden doktorek, o którym jednocześnie mamy niezwykle mało do powiedzenia, a jednocześnie robi on niezwykle dużo. Informacji o nim jako postaci jest niezwykle niewiele. Te, które mamy, to fakt, że nazywa się Jeremiasz Cimerian i pracuje w Komitecie do Spraw Etyki z 4 poziomem dostępu. Jego biuro znajduje się w ośrodku 17 i mamy nawet jego dokładną lokalizację. Piętro 3, sekcja C. To właściwie tyle wiemy. Żadnej historii, poznawania postaci. Jednak o nim jako członku SCP-Wiki jest o wiele więcej. Zaczynając od tego, że dołączył w 2012 i posiada karmę Guru, czyli najwyższą.
i widać, że na nią zasługuje. Po otwarciu jego akt, dosłownie robiąc research na ten film, szczęka mi opadła, widząc, ile ten człowiek z siebie daje na tą stronę. Około 80 plików jego autorstwa w momencie pisania tego skryptu, ocena procedur przechowawczych, 31 stron podmiotów, około 37 podmiotów na każdej ze stron, czyli ponad 1000 ocenionych obiektów. A do tego 6 różnych kolaboracji z innymi doktorami. Pewnie myśleliście, że to już musi być koniec, co? Nie. Cimmerian posiada też kanał na YouTubie, na którym od 2017 regularnie wstawia content poświęcony SCP. A z opisu można wyczytać, że ma na swoim koncie więcej obiektów niż jego akta personelu wskazują, bo nie 80, a 120. I wow, ten koleś nie ma nawet 100 tysięcy subów, a byłby w stanie samodzielnie napędzać całą fundację. A teraz uwaga, w momencie pisania tego scenariusza ostatnia jego aktywność na stronie została odnotowana zaledwie godzinę temu. Gears się może schować, ten facet to musi być maszyna. I w ten sposób kończy się nasza lista. Jeśli macie jakąś postać, o której chcielibyście, żebym jeszcze wspomniał, napiszcie w komentarzu, a jeśli tego się nazbiera, być może zrobię część drugą tego materiału. To samo o obiektach, które chcielibyście, żebym przeczytał, piszcie w komentarzach. Nie przedłużając jeszcze dłużej, jeśli się spodobało, wiecie co robić, jeśli nie, to też. Odmeldowuję się.